10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry Państwu, to jest trzecie śniadanie na kanale Zero. Witam serdecznie. Jesteśmy w restauracji Oficyna w Pałacyku Rozalin pod Warszawą, niedaleko Nadarzyna, dzięki gościnności firmy NAK, New American Concept, która jest producentem sprzętu ogrodowego i elektronarzędzi. Zapraszam, jak my skończymy program na żywo, to tutaj restauracja się otwiera, więc można wpaść, można pospacerować po parku. Zachęcam, zapraszam. Was, drodzy goście, też informuję, że to prawdziwe, dobre jedzenie. Nawet zjadłem kanapkę tutaj z tego talerzyka przed chwilą. Także dobrze, to witam serdecznie. Kamila Baranowska, dzień Marcin dobry. Kędryna, Zbigniew dobry. Parafianowicz, dobry. Adam Leszczyński. Dzień dobry. Witajcie serdecznie. I zaczniemy od wojny. Ja zacznę od wojny. I dlatego wziąłem to, to przyniósł Marcin Kędryna, nie autor Zbigniew Parafianowicz, książkę Polska na wojnie. Polecam naprawdę serdecznie. Przeczytałem to w jedną noc. I powiem, może zacznę anegdotą i oddam głos Zbyszkowi, który wprowadzi temat wojenny. A mianowicie na mnie tam zrobiło nieprawdopodobne wrażenie, bo książka jest generalnie o kulisach naszej polityki polskiej od jeszcze przed wojny, od pełnoskalowego ataku rosyjskiego, co się działo przez te wszystkie miesiące. Na mnie wśród bardzo wielu anegdot, bardzo wielu szczegółów, bardzo wielkie wrażenie zrobiło, bo to takie mega ludzkie i wiele mówiące o tym, co nie jest na pierwszych stronach gazet. Mianowicie rola sławetnego odpalenia granatnika przez byłego komendanta Szymczyka w Komendzie Głównej i stosunek do tego Ukraińców. To znaczy, jak ty pisałeś twoje liczne źródła anonimowe, insajderskie, że w pewnym sensie był to punkt przełomowy, bo Ukraińców doprowadziło do szału to, że jasne, można odpalić granatnik, można nawet po pijaku odpalić granatnik, nic co ludzkie nie jest nam obce. Ale żeby odpalić ten granatnik, a potem wmawiać, że to był głośnik i w dodatku unikać odpowiedzialności, to że w ramach tej takiej etyki wschodniej, no to było kompletnie niehonorowe. No i to tam mówią twoi informatorzy, że Ukraińcy szybciej by wybaczyli twarde podejście na przykład Orbana, często antyukraińskie, niż takie ściemnianie, jak się odbywało z tym nieszczęsnym granatnikiem. To i mnóstwo. Na każdej stronie jest jakaś taka niesamowita historia, które się układają w bardzo ciekawy obraz politologiczny. Dobra, przedługie intro. Zbyszek nie zamawiał tej reklamy. Natomiast zapytam tak. Mianowicie sobie dzisiaj jeszcze rano dzwoniłem tam po różnych znajomych, powiedzmy, żyjących polityką, czy tam w sercu polityki, pytając się, co w tej chwili najważniejsze, czy kwestia aborcji, czy wybory samorządowe, czy to, że Jarosław Kaczyński zostaje, czy protest rolników, rozmowy Donalda Tuska z rolnikami. I w zasadzie w dwóch głosach się powtórzyło to, że okej, o każdej rzeczy można dyskutować, ale najważniejsze teraz, znaczy wojna. Nie mówię z punktu widzenia naszego zewnętrznego, tylko tego, co się tak naprawdę dzieje. I tutaj jeden z rozmówców wskazywał na to, co prezydent Macron mówił, przestrzegając, że jeszcze latem może paść Ukraina, że w maju mogą się skończyć zapasy, że w czerwcu może ruszyć rosyjska ofensywa na Kijów i że teraz pytanie, co nasze władze wiedzą, czego władze nie wiedzą, czy ostrzeganie przed wojną jest, służy polityce, czy jest zbyt słabe. Dobra, postawię kropkę, mógłbym tak długo. Czyli zaczynam od autora książki Polska na wojnie, Zbigniewa Parafianowicza.
Czy to jest tak, że te słowa Macrona można traktować jako straszenie, a można traktować w taki sposób, w jaki zdaje się to traktować francuska dyplomacja, czyli takiego postawienia, jakby wprowadzenia pojęcia dwuznaczności strategicznej, tak to nazywa Ośrodek Studiów Wschodnich warszawski, czyli pokazania Putinowi, że nie ma żadnych czerwonych linii, których Zachód nie może przekroczyć w wojnie, którą Putin wywołał na Ukrainie, czyli że Zachód zupełnie poważnie myśli o konfrontacji, nawet na dużą skalę z Rosją. I to Putinowi w dużej mierze w takim wymiarze straszenia Zachodu wybija bardzo wiele argumentów. Także w tym sensie te słowa Macrona, ale nie tylko, bo to nie był też jednorazowy występ na tym spotkaniu 26 lutego, bo on to powtórzył w Pradze, potem na spotkaniu z dyplomatami. Także to jest pokazywanie Putinowi przez całą klasę polityczną europejską, kontynentalną, czyli już w oderwaniu od głównego patrona, czyli Stanów Zjednoczonych, że jesteśmy gotowi na wszystko, że każda ta jego kombinacja ze straszeniem Zachodu atomem, czy ze straszeniem uderzenia w inne państwo natowskie jest zupełnie brana pod uwagę i że Europa po prostu stanie do walki. Także w tym sensie należy to traktować jako korzystne działania polityczne, a nie straszenie społeczeństw w tym, że za chwilę wybuchnie wojna. W tym momencie jesteśmy tak naprawdę na etapie takiego wzajemnego zarządzania strachem i ze strony Putina pod adresem Zachodu, czyli te wszystkie plotki dotyczące użycia taktycznej broni nuklearnej, czy tego, jak daleko on w stanie jest pójść na Ukrainie, to jest jego jakby ulubiona taktyka wobec Zachodu, czyli właśnie to zarządzanie strachem. I Europa odpowiada tym samym, mimo tego, że Stany mogą osłabnąć po dojściu do władzy Trumpa. My też jesteśmy gotowi do tej gry, do tego zarządzania strachem wejść. I nie będziemy się tutaj cofać, nie będziemy szli w jakieś takie dogadywactwo, w jakąś taką próbę negocjowania czegoś na siłę. Także ja to postrzegam jako zjawisko bardzo pozytywne w takim... Mówię jakby, o Macronie. Tak, o Macronie i w ogóle o klasie politycznej europejskiej, która po prostu wychodzi z poprawności politycznych, takiego dogadywactwa, czyli raczej wchodzi w taki paradygmat tego, że będziemy budować schrony, będziemy produkować amunicję. Na razie to są oczywiście słowa, bo to w praktyce się nie dzieje. Ale co do zasady, wyjście z paradygmatu, że będziemy dążyć za wszelką cenę jak najszybciej do porozumienia, jest dobre z punktu widzenia Zachodu. Nawet właśnie bez tego parasola amerykańskiego w przypadku dojścia do władzy Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Także Ośrodek Studiów Wschodnich zdefiniował to chyba najbardziej precyzyjnie. To jest właśnie ta strategiczna dwuznaczność, czyli pokazywanie Putinowi, że jego definicja sytuacji tchórzliwej Europy, która się będzie zawsze wycofywała, jest niewłaściwa. Kamila. Znaczy, pytanie już o naszą klasę polityczną. I w nawiązaniu też trochę do książki, bo ja tak obserwując na te różne reakcje dzisiaj obecnej władzy, mam takie wrażenie, nie tylko jeśli chodzi o wojnę, ale też o rolników i w innych tematach, jakieś takie odwrócenie ról, że jednak bardzo, bardzo ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To wspaniałe. Łatwiej było krytykować i opowiadać, jak to poprzedni rząd wszystko źle robi w relacjach polsko-ukraińskich i tak dalej, z rolnikami i wszystko. I wszystko źle, będąc w butach opozycji, niż jak się samemu doszło do władzy i się na ten mur choćby negocjacji z Ukraińcami trafiło, jeśli chodzi o kwestie zboża czy artykułów żywnościowych. Zresztą w tej książce, to mówię, ja też te same rozmowy przeprowadzałam z politykami, z dyplomatami poprzedniego rządu, gdzie oni mówili, że te negocjacje ze stroną ukraińską wyglądają bardzo trudno. Trudno jest dyskutować z argumentem, kiedy my mówimy o interesach naszych rolników, a oni mówią, że ale myśmy dzisiaj stracili tylu i tylu żołnierzy i my jakby płacimy wyższą cenę niż wasi rolnicy za to, co się dzieje. Więc to były rozmowy i są pewnie dzisiaj też rozmowy bardzo trudne ze stroną ukraińską i to też jakby trzeba mieć na uwadze. Ale myślę, że też jeśli chodzi o w ogóle bezpieczeństwo czy kwestie podejścia do wojny, to też poprzedni rząd, ja pamiętam te rozmowy z politykami poprzedniego rządu, którzy mi mówili, że we wszystkich badaniach wychodzi zawsze, które oni robią, tych swoich wewnętrznych, że dla Polaków najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa, że wojna to jest temat numer jeden, który dominuje gdzieś myślenie społeczne od ataku Rosji na Ukrainę. I wydaje mi się, że obecnie rządzący mają te same badania i pewnie to myślenie Polaków też się nie zmieniło, bo to myślenie o wojnie, o tym, czy my jesteśmy bezpieczni, co się wydarzy, gdzieś tam determinuje to, jak postrzegamy rzeczywistość, co nie zmienia faktu, że
te jednak rzeczy z naszej bieżącej polskiej polityki też są jakoś tam istotne. One też wpływają na rzeczywistość i też na poparcie polityczne, czy też partii politycznych również. Więc wydaje mi się, że to, że rządzący dzisiaj inaczej trochę definiują te problemy, jakby będąc w opozycji inaczej to widzieli, a dzisiaj jednak weszli na inny poziom, też pewnie mają dostęp do innych informacji niż mieli jako opozycja, więc też inaczej pewne priorytety sobie poukładali. To jest dobrze, jak rozumiem, tak to powinno funkcjonować. Pani Kendryna, czy pan jest tutaj jakiś jako głos X albo urzędnik nie. G? Nie, gdyż już... Spojrzę w oczy kolegi Parafianowicza. Nie moglibyśmy tego ujawnić tutaj przy tym stole, nawet gdyby tak było. Nie pracowałem już wtedy, już byłem... Ale wiesz, tak. Były... Jest bardziej szczery, no. No tak. Dobra, zostawmy to na bok. Ale nie, bo ja bym wrócił do Macrona, Pracaj. Bo no, problem niestety polega na tym, że nie jest tak, że cała europejska klasa polityczna mówi jednym głosem, bo to, co powiedział Macron, spowodowało od razu, że się odezwali, że no, zakładam, że nie przez przypadek kanclerz Niemiec stwierdził, że na pewno nie wyśle rakiet długiego zasięgu. I dodał, że są Brytyjczycy na Ukrainie. O czym też mówią źródła właśnie w tej książce. Czyli usłyszałem taką, powiedziałbym, bardzo bezwzględną w stosunku do Macrona teorię, że całe to jego zaangażowanie wzięło się stąd, że Putin zaczął znowu budować jakąś siłę, którą ma wysłać do Afryki. W okolice francuskie. Wypychać Francuzów z Afryki. Tak naprawdę ten sygnał ma służyć tu bardziej niż o Ukrainę. Chodzi o to, żeby Putin usłyszał, że Francja nie pozwoli na to, żeby Rosja się odbudowywała w Afryce. Adam? Od słów Macrona przecież odcięli się prawie wszyscy politycy europejscy, łącznie z naszymi, prawda? Więc nie ma mowy o wysłaniu żołnierzy NATO na Ukrainę w tej chwili. Jeżeli ktoś mógł mieć takie wątpliwości, no to wydaje mi się, że powinien je stracić. Z tego, co pamiętam, badania polskie opinii społecznej, Polacy są zdecydowanie przeciwni wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę. Nie pamiętam, jaki jest odsetek, ale to jest rzędu 80 czy 90%. No to jest taka gigantyczna, prawda, i przechodząca ponad podziałami większość. A to, co dla mnie było uderzające, to jest to również, w jaki sposób przesunęła się narracja, przesunęła się ta opowieść Zachodu od tego, że Ukraina musi wygrać, do tego, że za moment sami zostaniemy zaatakowani. I w jakimś sensie pośrednio, mam wrażenie, w tym, jak mówią politycy zachodni, w tym nasi, w tym Donald Tusk zresztą, który niedawno tweetował o tym, że mamy stan przedwojenny przecież, prawda? No to kiedy? Wczoraj czy przedwczoraj? Tak. No to w jakimś sensie zakładają, że tego państwa ukraińskiego nie będzie, tak? To jest implicite w tle powiedziane, ale no, jeżeli Putin ma nas zaatakować, no to przecież nie przeskoczy Ukrainy, musi ją najpierw połknąć. A więc z jednej strony mówimy o tym, że będzie wielki program odbudowy państwa ukraińskiego, obiecujemy przystąpienie do Unii Europejskiej, obiecujemy przystąpienie do NATO w jakiejś przyszłości, a z drugiej strony, kiedy już mówimy o konkretach i mówimy do naszej, do własnej populacji, prawda, do własnych obywateli, no to mówimy, że w zasadzie powinniśmy się szykować, bo za moment tej Ukrainy nie będzie. I ta wydaje mi się, dwuznaczność przekazu jest jednak niesłychanie uderzająca i sądzę, że ludzie ją widzą, tak, my się czują. I jakoś mimo tego całego przekonania właśnie, że pomagamy, że Ukraina się obroni, że kibicujemy, żeby wygrała. Oczywiście kibicujemy, prawda? Ja też kibicuję. No to jednak w tle gdzieś jest takie przekonanie, że tutaj wiemy, kto wygra. No to poczekajcie, to mam pytanie. Proszę cię, Marcin. Ale to nie jest tak, że Rosja musi zająć tę Ukrainę. Wystarczy zawieszenie broni, które spowoduje to, że Rosja będzie miała wolne siły do tego, żeby je zagospodarować gdzie indziej. Poza tym Rosja może atakować Zachód nie tylko z Ukrainy. Jest w zasadzie Białoruś jest kolejnym obwodem w okręgiem wojskowym Federacji Rosyjskiej. Rosjanie mają tam swoje głowice nuklearne i mają samoloty w białoruskim malowaniu, które są przystosowane do przenoszenia tych głowic taktycznych, nuklearnych. Także to manifestowanie, straszenie Zachodu właśnie taką doktryną, ono może się spokojnie odbywać z terytorium państwa, które zostało de facto anektowane, bo Białoruś została de facto anektowana. Nie de jure, ale de facto jest po prostu podmiotem Federacji Rosyjskiej. Także, a co do Ukrainy, ja tutaj się pozwolę nie zgodzić. Ukraina nawet bez pomocy w Zachodu na tą skalę
która jest teraz, nie jest, ona nie upadnie, nie jest łatwo Ukrainę podbić. To, że Rosjanie zdobyli Awdijówkę, to nie znaczy, że za chwilę będą w Kijowie. Oni ugrzęźli na tak zwanym pasie stawów. To są te takie zalewy, które są za Awdijówką i pewnie tam pozostaną na bardzo długi czas, mimo tego, że Ukraińcy nie pobudowali jakichś znacznych linii obrony na zachód od Awdijówki. To jest tak jak z Bachmutem. Bachmut został zdobyty przez Wagnerowców w maju ubiegłego roku, a Rosjanie przesunęli się, nie wiem, 5-7 kilometrów na zachód od Bachmutu. Nie zdobyli czas i fiaru, zdobyli jakieś przysiłki po prostu pod Bachmutem. Także to nie jest tak, że nawet odcięcie tej pomocy przez Trumpa spowoduje, że Ukraina natychmiast padnie. To nie jest takie proste. Ale mam też takie wrażenie, że mówienie o tym, że jesteśmy w przededniu tego stanu wojennego, my jako NATO, czy jeden z krajów NATO, przez chociażby Donalda Tuska i innych polskich polityków, ma też na celu, bo to się też dzieje w tych kuluarowych rozmowach z politykami zachodnimi, czyli tłumaczenie im, że właśnie, tak jak Marcin powiedział, zamrożenie tego konfliktu na Ukrainie, czy jakakolwiek forma zawieszenia, pokoju, zakładającego, że jakaś część Ukrainy jednak zostanie oddana Rosji, powoduje, że Putin dostaje po prostu wolną rękę w myśleniu i rozglądaniu się, co może zrobić dalej, skoro tutaj już sprawa jest w zawieszeniu, może skoncentrować swoją uwagę na czymś innym. I jakby, jak ja rozmawiam z polskimi politykami, to oni mówią, że to jest jakby teraz ich główna rzecz, którą oni muszą wytłumaczyć swoim zachodnim partnerom, bo oni nie do końca to rozumieją. To mam takie pytanie, bo chciałem się pytać właśnie o ten, co wy odbieracie, jaki komunikat, jakie przesłanie płynie od naszych władz w tej kwestii. No wspomnieliśmy tweet o stanie przedwojennym. Chodzi mi o to, że nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, porównajmy sobie. Ja na przykład teraz słyszę tak, jak rozmowy 40-50-latków, to jeżeli mają dzieci, w sensie nastolatki, wiesz, czy wezmą do wojska, nie wezmą do wojska, jeżeli nastąpi atak, wiesz, i jedni mówią o wyjeździe, drudzy chcą się zgłaszać, kwestia szukania schronów. Ja mówię zupełnie poważnie, znaczy w tym sensie jakby temat, co najdziwniejsze, stało się to po prostu normalnym tematem, tak? Porównanie, kwestia schronów, kwestia zabezpieczeń. Teraz jeżeli mówisz o z kolei my jako NATO, ja mam wrażenie, poprawcie mnie, że jednak jest w myśleniu takim polskim, jednak ten kompleks 39 roku, że bardzo duża część Polaków nie myśli w kategoriach my NATO, tylko my Polska zostaniemy znowu wystawieni na widelcu. Więc to ja słyszę, że tak powiem, z ulicy rzeczywistej i wirtualnej i zastanawiam się w zasadzie, co ja słyszę od władz. I pytanie jest do was, co wy słyszycie, że tak powiem, z waszych ulic i co wy słyszycie od władz. To jest tak, że graniczymy jako państwo z Rosją, która używa wojny jako narzędzia w po prostu realizowania celów politycznych. Rosja jest państwem, które postrzega politykę przez pryzmat mapy i jej rozszerzania. Umowa społeczna Putina obowiązuje dotąd, dopóki tą mapę rozszerza. Dopóki może nie być dobrobytu w Rosji, może być, nie wiem, głód, mogą ginąć ludzie ściągani z Dalekiego Wschodu na wojnę na Ukrainę, ale mapa musi się rozszerzać. Jeżeli ta mapa się będzie rozszerzała, umowa społeczna obowiązuje i niezależnie od tego, co się dzieje wewnątrz, Rosja funkcjonuje. I przyjmując takie założenia, no musimy mieć świadomość, że to, co mówią do nas politycy, jest komunikatem poważnym, że to nie jest iluzja. Ja nie wierzę w to, że Rosjanie zaatakują konwencjonalnie na pełną skalę przeciwko któremuś z państw NATO, bo po prostu przegrają. Różnica potencjałów jest dość duża. Znaczy przykładowa Estonia. Ale to NATO. Będzie NATO. Ja wiem, ale właśnie dlatego pytam, bo Polska jeszcze duży kraj, tak? A Estonia... Ale mówimy, w przypadku państw bałtyckich rzeczywiście te warianty separatystyczne, czyli na przykład wykorzystywania mniejszości rosyjskiej czy apatrydów na Łotwie do tego, żeby budować jakieś formy separatyzmu, nawet nie na dużym obszarze. Wystarczy, żeby Łotwę uwikłać w wiele lat negocjacji, na przykład po powołaniu jakiejś struktury separatystycznej przy granicy z Rosją, to już jest obciążenie dla NATO, ale to nie jest wariant na pełną skalę. To nie jest wejście na pełną skalę. Rosjanie, chociaż z drugiej strony to, co jest niepokojące, to jest to, że Putin jako ten hazardzista, który traktuje hazard jako pewne uzależnienie, no też źle szacuje ryzyko, bo atak 24 lutego 2022 był źle skalkulowany. Putin nie miał szans na zajęcie Kijowa, nie zajął żadnego
żadnego dużego miasta, a mimo wszystko ten stolik wywrócił. Mimo tego, że to ryzyko... I mamy tak, do czynienia z państwem agresywnym, które używa wojny jako instrumentu kształtowania polityki i z drugiej strony przywódcę, który jest hazardzistą i źle szacuje ryzyko. I to jest sytuacja, w której trzeba wziąć na poważnie po prostu problemy. Dlatego te komunikaty są tak ważne. Chociaż co do zasady mówię, to nie jest tak, że Putin jako pierwszy cel wybierze państwo NATO. On prędzej będzie ingerował w Mołdawii, na przykład wzniecał separatyzm gagauski, czy podsycał aspiracje Naddniestrza do niezależności jakiejś tam szeroko pojętej. To już widać zresztą, że przed wyborami, które są zaplanowane na jesień w Mołdawii, intensywne kontakty pomiędzy partią Szora, tą taką agenturalną partią, a Baszkanem Gagauzji czy elitami naddniestrzeńskimi. I to jest bardziej ten kierunek właśnie taki czarnomorski w tej południowej flanki NATO, ale mimo wszystko, jakby konkludując ten mój przydługi wywód, chodzi o to, że granicząc z państwem, które wojnę traktuje jako oczywistą oczywistość, cytując klasyka, trzeba brać pod uwagę, że ta wojna może kiedyś po prostu do nas w jakiejś formie zawitać. Marcin. Mnie się wydaje, że Putin wyciągnął dobre wnioski, ale ze złych danych. Patrząc na sytuację międzynarodową, mamy tak w Stanach Zjednoczonych prezydenta, który sobie nie poradził w Afganistanie, tam wtedy w tej Szwajcarii też było słabo. Zmiana władzy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii premier, który ma kłopoty, jak nie w tym momencie. Zresztą prawdopodobnie ze swoich danych był przekonany, że Ukraina się natychmiast przywróci. Okazało się, że te dane były złe. Skoro zakładał, że musi, że to było idealne miejsce, idealny moment dla niego do tego, żeby zaatakować. To jest jedna rzecz, a rozmawiałem miesiąc temu z generałem Kraszewskim. To bardzo mądry człowiek jest. I on powiedział coś takiego, że on nie wierzy w wojnę pełnoskalową, dlatego że Rosja nie ma sił na to. Jeżeli ta wojna miałaby się zacząć w perspektywie 2 lat, to Rosja już musiałaby zacząć zbierać na to siły, czyli musiałaby się jak gdyby zaprzestać działań na Ukrainie. A nie wierzy w to, żeby doszło do wojny pełnoskalowej, dlatego że przez cały czas w Europie mamy 4-gwiazdkowego amerykańskiego generała, który jest prawnie upoważniony do podjęcia decyzji takiej, on może w ciągu 15 minut, nie wiem, zniszczyć całkowicie Królewiec i okolice. Że jakikolwiek ruch przeciwko NATO nie wymaga tego, żeby się 30 teraz dwóch przywódców spotkało. To jest jedna decyzja dowódcy w Europie i z tego sobie Rosjanie powinni zdawać sprawę. Adam Leszczyński. Ja bym tylko przypomniał wyniki znowu badań, z których wynika, że 70% Polek i Polaków uważa, że wojsko nas nie obroni, nasze, polskie. No więc ocena naszych zdolności obronnych jest bardzo sceptyczna. A wracając na chwilę do kalkulacji jeszcze rosyjskich czy amerykańskich, to amerykańscy analitycy też uważali, że Kijów upadnie w kilka dni, prawda? Więc to nie jest tak, że tylko Putin tak myślał. Amerykanie również tak myśleli. Były nawet propozycje ewakuowania prezydenta Zełenskiego w momencie, kiedy Rosjanie byli pod miastem. Na szczęście niedoceniono Ukraińców, ale to nie jest tylko tak, że Putin miał złe informacje. Amerykanie również je mieli i w tym sensie również się przeliczyli. Dla nas, wydaje mi się, istotne jest pytanie nie tyle, czy NATO może nas obronić, tyle czy będzie chciało nas bronić. Czyli tutaj jest kwestia politycznej decyzji. Jeżeli mamy w Stanach Zjednoczonych prezydenta Trumpa, czy będziemy mieli prezydenta Trumpa, a wiele na to wskazuje, że będziemy go mieli, gdyż sondaże Bidena są fatalne, ma w tej chwili najgorsze notowania w historii w ogóle badań amerykańskich, rankingów amerykańskich prezydentów. Amerykanie są głęboko niezadowoleni i tą frustrację widać na bardzo różnych poziomach. Mówią o tym socjologom i mówią o tym badaczom. Bardzo chcą zmiany. Pytanie, czy akurat wybiorą Trumpa, tego nie wiemy, ale mam duże szanse. Więc jeżeli będziemy mieli w Stanach Zjednoczonych Trumpa i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych przede wszystkim na Pacyfiku, które są dla nich teatrem strategicznym głównym, a nie Europa, to nawet nie jest kwestia nawet tylko potencjału, ale to jest kwestia też politycznej decyzji ze strony amerykańskiego centrum. A więc rozumiem, że
ta sprawa jest powinna nas, jak sądzę, bardzo, bardzo zajmować. Proszę Kamila. Jeszcze tylko do tego wątku straszenia przez polityków, bo ja mam też poczucie, że tutaj za tym stoi jednak pewna kalkulacja polityczna, mianowicie taka, że były takie oznaki, że myśmy się zaczęli trochę do tej wojny przyzwyczajać. Tak, bo ile można tak żyć na takim wzniesieniu i na takim dużych emocjach, więc my jako społeczeństwo zaczęliśmy się do tego przyzwyczajać, że ta wojna tam sobie trwa, my sobie żyjemy, generalnie u nas się nic za wiele nie zmieniło, do tych ludzi, którzy napłynęli z Ukrainy, się jakoś tam przyzwyczailiśmy, nie robi to na nas większego wrażenia. I mam takie poczucie, że politycy, jakby widząc to takie w społeczeństwie przyzwyczajenie się do tego konfliktu, postanowili jednak trochę pokazać, że słuchajcie, to nie jest tak, że wszystko jest super i my możemy sobie tak funkcjonować, że jednak trzeba mieć z tyłu głowy to, że ta wojna może się o nas upomnieć prędzej czy później, więc żeby w tej swojej strefie komfortu tak nie pozostawać. I wydaje mi się, że to jest słuszne podejście, jakby żeby przypominać Polakom o tym, że to, że u nas tej wojny nie ma, to nie znaczy, że jesteśmy tak całkiem bezpieczni i możemy sobie żyć tak jak przed 2022 rokiem. Masz rację, ja się tylko zastanawiam na przykład, jakie by były gdyby teraz, znaczy zaczyna się o tym cicho chrumkać, ale gdyby jednak, zastanawiam się, ile ludzi wie na przykład, jak używać maskę przeciwgazową, wiecie, no kiedyś tam przysposobienie obronne, 100 lat w szkole i tak dalej, ale chodzi mi o to, gdyby teraz... Kiedy miałeś gaz zastosowany ostatnio gdzie w Syrii, prawda? Tak. No to wyobrażasz sobie zastosowanie takiego masowego rażenia broni w Europie? Znaczy, dobra, zostawmy maski. Dobra, wyobrażałeś sobie wojnę w Europie 3 lata temu? To jest jakaś taka podstawowa umiejętność, której, może nie wiem, to nie jest tak, że warto to umieć, bo to jest takie gadanie prepersa, tak, jakby trochę śmieszne, ale z drugiej strony rzeczywiście jakieś takie umiejętności podstawowe dotyczące tego, jak się zachować w czasie na przykład ostrzału na otwartej przestrzeni. No więc to przysposobienie obronne. To jest prosta wiedza, która rzeczywiście wcale nie wymaga. Ale nie, ja sam sobie zadaję, Marcin, pytanie, czy, bo z jednej strony wydaje mi się, to by było słuszne przeprowadzenie czegoś takiego, jak są kampanie, nie wiem, używania sprzętu medycznego, to żeby zrobić takie przyspieszone przysposobienie obronne dla narodu. Z drugiej strony, jeżeli jacyś politycy zdecydują zrobienie takiego przysposobienia obronnego, to łatwo ich oskarżyć, że się panikę. Zostawmy umiejętność tam podczas ostrzału, czy ilu ludzi ma przygotowane jedzenie na tydzień. Takie proste rzeczy, zestaw leków, które się... Tak, ale na przykład w Holandii, tam jeden z czołowych wojskowych apelował do obywateli, zresztą wykupili wszystkie zapasy ze sklepów, żeby zaopatrzyć się w zestawy ratunkowe na wypadek. U nas po wybuchu wojny też jakby była taka fala społeczna, że ludzie tam się wymieniali jakimiś wskazówkami, co, gdzie, ile, czego trzeba mieć na zapas w domu i że generalnie spakowany plecak i paszporty i tak dalej, więc, ale to mówię, te emocje gdzieś opadły i zaczęliśmy żyć sobie naszym własnym życiem, gdzieś zapomnieliśmy trochę o tej wojnie. Wydaje mi się, że te ostrzeżenia gdzieś idą w tym kierunku, żeby nam trochę wstrząsnąć i trochę o tym wszystkim przypomnieć, ale ta jutrzejsza wizyta, która się zaczyna wspólna, tak, Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Waszyngtonie, też historyczna wizyta w dwóch polityków, i premier, i prezydent razem do Joe Bidena na jego zaproszenie. Po co, dlaczego, jaki jest cel tej wizyty? Oczywiście oficjalny znamy, że to jest rocznica przystąpienia Polski do NATO, ale o czym panowie tam będą rozmawiać, dowiemy się albo się nie dowiemy, tak? Więc tych sygnałów alarmowych gdzieś tam dookoła pojawia się coraz więcej, więc rzeczywiście warto, żebyśmy z tej naszej strefy komfortu, że nas to nie dotyczy, albo tak dotyczy, ale tak nie do końca, wyszli. Swoją drogą, jakie słyszeliście interpretacje, po co, dlaczego do Waszyngtonu, oprócz jubileuszu NATO? To, o czym też mówię, przebąkują politycy, że się dowiedzą nasi przywódcy czegoś zakulisowego, mocnego. To jest tak, że rzeczywiście, jak pamiętam, taka sytuacja była w 2021 roku, jak Kuleba z Jermakiem poleciał do Stanów Zjednoczonych, czyli dwóch wezwano ważnych przedstawicieli państwa ukraińskiego, to Jermak z Kulebą dowiedzieli się wtedy, że mają okopy zacząć kopać. Tak, dosłownie takim, tak to sformułowano. Nie ma sensu tutaj jakoś bić wokół tego piany i windować tej sytuacji, ale wydaje się, że nie jest to tylko kurtuazja, że nie chodzi tylko o wizytę taką, w której prezydent Biden pojedna Tuska i Dudę i pozyska głosy Polonii przed wyborami, co jest też oczywiście ważne, ale nie organizuje się takiej wizyty tylko... A w sensie formalnym, takim logistycznym bezpieczeństwa, oni polecą jednym samolotem? Nie, to są jakby dwie osobne delegacje, dwie osobne agendy, każdy ma swoją. Dobra.
To mam teraz takie pytanko. Wspomniany był Trump już tutaj dwukrotnie i, no i jakby stosunek do Trumpa się też u nas odzwierciedla w podziale politycznym, to znaczy wiadomo, że obóz rządzący i zwolennicy jego postrzegają wybór Trumpa jako katastrofę. Z kolei przedstawiciele dzisiejszej opozycji wspierają bardzo wybór Trumpa. Niektórzy nawet politycy jadą za ocean brać udział w kampanii wyborczej Trumpa. Nie traktujecie jako przedstawiciela opozycji, ale sam powiedziałeś mi, kiedy cię zapraszałem, że chciałbyś poruszyć kwestię Trumpa. Proszę bardzo, poruszaj. Że aż tak, dobrze. Nie, bo no bo o tym, że Trump rozwala NATO, słyszeliśmy od początku właściwie jego pierwszej kadencji, a nie wiem, z mojego punktu widzenia myśmy weszli dużo bezpieczniejsi w momencie, w którym on odchodził, dlatego że mieliśmy więcej wojska, mieliśmy podpisywane umowy czy porozwiązywane problemy prawne, które na przykład umożliwiły przerzucenie tego wojska do Rzeszowa bezpośrednio przed atakiem na Ukrainę. Że to profesor Lewicki mówi coś takiego, że Trump jest, że to, co można o Trumpie powiedzieć, to jest nieprzewidywalny, ale z drugiej strony bardzo skuteczny polityk. I on po prostu używa w prowadzeniu swojej polityki pewnych rzeczy, które są niepraktykowane klasycznie. Więc to jest taka dykteryjka o tym, jak Trump przychodzi na szczyt NATO i mówi: słuchajcie, jak nie będziecie płacić 10% na zbrojenia, to wychodzę z NATO. Ci przerażeni następnego dnia spotykają się: Trumpy, to ile będziecie płacić? No, płaciliśmy procent, będziemy płacić 1,5. Okej. Okay. No, że to trochę tak wygląda. On prowadzi pewien rodzaj negocjacji w sposób biznesowy. No, nie, taki dość, powiedziałbym, twardy, no, niepraktykowany w polityce, zwłaszcza w polityce europejskiej. Z twoich czasów... Zbigniew Adam. Pamiętam, że jeden z twoich współpracowników wtedy z intensywnych kontaktów z Donaldem Trumpem przekonywał, że to jest polityk, który ma problemy ze skupieniem się. To jest tak, że on tak mniej więcej minutę potrafi skupić się na jakimś wątku i najlepiej do niego mówić o nim, czyli używać właśnie określenia Donald Trump, albo mówić o pieniądzach, wymieniać jakieś sumy, duże pieniądze, to wtedy jest okej. Okay. Ale wracając do wątku, który poruszyłeś, to jest bardzo ważne, jak grać wobec Trumpa, który szykuje się, który próbuje zdobyć Biały Dom. Bo jeżeli on będzie prezydentem, to izolowanie go z perspektywy Polski będzie niemądre. I tutaj takim paradoksalnym politykiem jest Orban, który już jest przedstawiany przez Trumpa jako taki najciekawszy polityk w Europie, ten, który go otwiera na tą Europę. I zobaczmy, z czym wyjdzie Orban w sytuacji, gdy Trump wygra Biały Dom. Najprawdopodobniej będzie to czas, kiedy gdzieś tam Ukraina wejdzie w etap jakichś takich trudnych negocjacji o jakimś porozumieniu o pokoju separatystycznym z Rosjanami i Orban, który utrzymuje relacje z Putinem, z Łukaszenką i będzie miał po swojej stronie Trumpa plus relatywnie słabą Europę, wyjdzie na kogoś, kto ten proces będzie mógł wręcz rozgrywać z punktu widzenia Europy Środkowej. Także jakkolwiek negatywnie oceniam tą politykę Orbana, siedzenia okrakiem pomiędzy Chinami, Rosją a Zachodem, no to trudno mu odmówić pewnej skuteczności i tego, że gdzieś tam w tym całym skomplikowanej tej układance w globalnej polityce może wyjść po prostu no bardzo korzystnie na tym stylu, który prezentuje i na tej polityce, którą zaoferował Zachodowi. Ty już oddaję, Adam, głos. A jak ty oceniasz skutki zwycięstwa Trumpa, no nie dla Orbana, a na przykład dla nas? Nie ma szans, żeby Trump wyszedł z NATO, bo tego to mu utrudni legislacja amerykańska, która wymaga większości w 2/3 w kongresie. On tej zgody, on takiej większości nie zbuduje. To odpada. Jeśli chodzi o kwestionowanie artykułu 5, to jest czyste zło. W sensie każde sformułowanie, które pada z ust amerykańskiego polityka podważające zasadność artykułu 5, prowokuje Putina do agresywnych zachowań. To jest oznaka słabości w jego rozumieniu. Ale co do zasady, tak jak wspomniałeś o tym czasie polityki PiS-u, pierwsza kadencja prezydenta
Dudy wobec Stanów Zjednoczonych. Prawda jest taka, że Polska uzyskała bardzo dużo w tamtym czasie, jeśli chodzi o wzmocnienie obecności amerykańskiej w Polsce, jeśli chodzi o spojrzenie Trumpa na wschodnią flankę NATO. Kolejna sprawa. Trump był pierwszym prezydentem, który wysłał Ukrainie javeliny. Oczywiście to były jakieś ilości śladowe, no ale to była jego decyzja. Także ja bym nie... To nie jest jednoznaczne. Trump jest rzeczywiście, to co można o nim powiedzieć, to to, że w zasadzie jest bardzo niejednoznacznym politykiem, po którym można się spodziewać wszystkiego. Natomiast na pewno nie wyprowadzi Stanów Zjednoczonych z NATO. Zobaczymy, czy po prostu nie będzie politykiem, bo był antysystemowcem w pierwszej kadencji. Pytanie, jakim antysystemowcem będzie teraz? Czy rzeczywiście całkowicie odrzuci to głębokie państwo amerykańskie i nie będzie słuchał porad aparatu urzędniczego, czy jednak zdecyduje się na jakiś kompromis po prostu z elitami i z tym właśnie głębokim państwem amerykańskim. Jeśli ten kompromis wypracuje, nie jesteśmy na straconej pozycji. Adam. Ja tylko chciałem przypomnieć, jak liczne uwielbienia, przykład uwielbienia Trumpa dla Putina, prawda? Myśmy je wszyscy widzieli, bo to było widać, prawda? I oni się spotykali, w tym sensie one były manifestowane przy okazji różnych spotkań. Przypomnieć jego wyrazy sceptycyzmu wobec NATO, wobec artykułu 5, takie komunikaty, że jeżeli ktoś chce być broniony przez Stany Zjednoczone, to niech za to zapłaci, prawda? Które zresztą trafiły na podatny grunt, bo jednak kupiliśmy bardzo dużo uzbrojenia od Stanów Zjednoczonych. Także my jako, nie tylko my jako Europa, ale my jako Polska pewnie kupiliśmy. A więc tutaj to nie jest tak, że mamy do czynienia wyłącznie z politykiem nieprzewidywalnym, tylko z politykiem, którego lista takich wypowiedzi i zachowań jest bardzo długa. Jest oczywiście miło mówić sobie, że istnieją w polityce amerykańskiej reguły, które nie są do złamania, ale też Trump łamał te reguły wielokrotnie, włącznie z momentami, w których, no, w których Ameryka stanęła na krawędzi zamachu, prawda? 6 stycznia przy ataku zwolenników Trumpa na Kapitol. A więc liczenie na to, że on w jakiś sposób się unormuje, że będzie, że zawrze kompromis z tymi elitami amerykańskimi, które zwalcza i które jednak, jeżeli się czyta systematycznie amerykańskie gazety, no to poziom nienawiści, niechęci i pogardy dla Trumpa w prasie prasie demokratycznej są niebywałe. Znaczy przekraczają to, co piszą polskie media liberalne o Kaczyńskim. I radość z wyroków sądowych, które pogrążają Trumpa, sekundowanie prawnikom, którzy go próbują pozbawić w ogóle prawa startowania w wyborach. Więc jest tego pełno, jeżeli otworzymy Washington Post albo New York Timesa, codziennie jest przynajmniej kilka tekstów na ten temat. A więc idea, że Trump tutaj będzie skłonny, jeżeli wygra, może nie wygra, ale jeżeli zdoła jeżeli dojdzie do władzy, że będzie skłonny do jakiegoś kompromisu, no może być bardzo, bardzo przesadzona. Znaczy, ja bym chciała się odnieść do tego... Karolina, Marcin... Kamila. A co ja powiedziałem? Karolina. Odnieść się do tego elementu biznesowego, że rzeczywiście to jest jakby rzecz, którą można bardzo często od polityków usłyszeć, że Trump ma podejście biznesowe i rolą Polski dzisiaj jest to, i polskich polityków, i rządowych, i pewnie też prezydenta Andrzeja Dudy, uzmysłowienie Trumpowi, jeśli on zostanie znów prezydentem, że od strony także biznesowej Amerykanom nie opłaca się wycofywanie się dzisiaj z Europy. Bo jak się dzisiaj z Europy wycofają, to będą musieli tu wrócić i ponieść dużo wyższe koszty, bo rozzuchwalą tym Putina. Więc jakby ja się tylko zastanawiam, bo nie widzę za specjalnie, mam nadzieję, że to się dzieje gdzieś na zapleczu i być może o wszystkim nie wiemy, czy polski rząd, polskie władze mają jakiś plan na to, że jednak ten Trump może tym prezydentem zostać, że są jakieś kanały przecierane z republikanami, że są jakieś kontakty nawiązywane, że nie będzie tak, że my się po prostu obrazimy na rzeczywistość i na Amerykanów, że wybrali Trumpa i nie będziemy mieć na to żadnego planu działania. Ja się trochę obawiam, biorąc pod uwagę ten sławetny tweet Donalda Tuska, kiedy obrażał w zasadzie republikanów hurtem,
w sytuacji, po pierwsze, połowa klasy politycznej amerykańskiej, po drugie, oni mogą zaraz wygrać wybory. Czemu to służyło? Ale to nie, nie był jedyny, on ma długą historię takich tweetów. Więc... Ale wiesz, ale ten był szokujący w kontekście tego, co się dzieje. No, znaczy, no ja to była taka zagrywka w stylu jak na naszym podwórku, tak? Się napieprzamy i w ogóle nie ma to żadnego znaczenia, tylko to dotyczy trochę poważniejszych spraw niż, że Kowalski się z Maliniakiem tutaj popsikali. My dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się obrazić na rzeczywistość, obrazić na Amerykanów za to, że zagłosowali nie tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, czy też jakby sobie tego życzyła władza w Polsce. No jakby to jest jakaś polityka na poziomie piaskownicy. Znaczy, mówię, mam nadzieję, że to jest na użytek wewnętrzny, było to skierowane do naszej polskiej banieczki, a gdzieś tam zakulisowo jakieś jednak rzeczy się dzieją. Chciałabym w to wierzyć przynajmniej. Problem polega Marcin na tym, że ten tweet był zauważony tam. Tak, i przebił się. Dokładnie. I przebił się, i reagował, i bardzo poważni ludzie ze strony amerykańskiej na ten tweet reagowali. Mamy inny problem, który jest dość, to będzie bardzo interesujące. Przecież żona naszego ministra spraw zagranicznych jest jednym z głównych ideologów walki z Trumpem. Wiesz, to jeszcze niczego nie redukuje, bo mamy premiera, który jest po stronie jakby demokratycznej, demokratów, tak, i prezydenta, który jest na prawo. To daje pewne możliwości, tak, do prowadzenia, tak, gry. Znaczy, ja wątpię, że ta gra zostanie podjęta, ale wiesz, nawet był pomysł, żeby teraz przy okazji wizyty prezydenta w Stanach spotkać się, najpierw był pomysł, żeby spotkał się z Trumpem, co było moim zdaniem niemądre, ale drugi pomysł, znacznie bardziej rozsądny, był taki, żeby prezydent spotkał się z liderami obydwu ugrupowań w Kongresie, czyli... Spotyka się z którymi ze speakerów. No właśnie. Właśnie. I to już ma sens. Granie w sensie na elity, nie na kandydata, ale na elity republikańskie, ale też demokratyczne w Kongresie. Chociaż mam poważne wątpliwości co do tego, czy tutaj jest takie głębokie strategiczne myślenie o tym, co można z tym fantem zrobić, że mamy premiera proeuropejskiego w takim mainstreamie, powiedzmy, unijnym, i prezydenta, który jest na prawo bardziej. Prezydenta, który miał świetne przeloty przecież z Trumpem, bo przecież w 20 roku wizyta w Stanach, pierwszy prezydent przyjęty w COVID-zie, no to był Andrzej Duda wtedy. Patrząc na to tak w sytuacji idealnej, byłaby to całkiem korzystna sytuacja do grania na dwóch fortepianach. Jakby obstawiania i tu. Znaczy, gdyby w ten sposób to zostało rozegrane, jakby było jakieś porozumienie ponadpolityczne tutaj w Polsce między pałacem prezydenckim a premierem. A co wiecie, mądrzy państwo? Oni są w stanie się dogadać, przynajmniej jeśli chodzi o te sprawy międzynarodowe? Nieźle im to idzie, bo jeżeli to jest jedyne pole, nawet w kwestii polityki wobec Ukrainy, w sposób oczywisty Zełenski i Szmyhal liczyli na to, że rozegrają po wyborach Dudę i Tuska, i to się nie udało. I to jest jednoznaczna przesłanka, która świadczy o tym, że oni są na takim bazowym poziomie, podstawowym, znaleźć porozumienie, i to jest naprawdę bardzo pozytywny sygnał i powinien być kontynuowany w polityce wobec Stanów Zjednoczonych, jakoś koordynowany i po prostu lewarowany, ten właśnie, powiedzmy, podział na prezydenta prawaka i mainstreamowca premiera unijczyka. Ale to też słychać, że jeśli rozmawiają bez kamer, bez dziennikarzy i jakby o tych sprawach najważniejszych, to nie ma różnic. Właśnie ta sprawa Ukrainy, podejścia do Ukrainy, ale też właśnie rozgrywania tego tematu międzynarodowo, jakby tutaj jest pełna zgoda i zarówno i prezydent Andrzej Duda, i premier Tusk, i minister Sikorski jakby mówią jednym językiem. I to też, wydaje mi się, że to widać też na zewnątrz, że tutaj właśnie tak jak Zbyszek powiedział, nie da się tego rozgrywać, chociaż strona ukraińska pewnie w sprawie rolników i zboża tam myślała, że to się uda. I oby takich tematów było więcej, więc to jest jakiś taki promyczek nadziei w tym naszym nieustannym politycznym sporze, który prowadzimy na wszystkich szczeblach, ale tutaj jakby to jest wyjęte spoza tego sporu na szczeblu. Jeszcze jedno ad vocem. Co do oceny Trumpa, znaczy dla mnie ważniejsze jest nie to, co on mówi i nie to, co piszą o nim amerykańskie gazety, ważniejsze są dla mnie realne efekty jego działań. Realnym efektem jego działań jest mówienie podważania artykułu 5. Tylko że on zestawił to, powiedział, że ci, którzy nie płacą, nie, ale ci, którzy płacą, tak. Ale mimo wszystko podważył, wyszedł z tej takiej poprawności politycznej, która zakłada, że bronisz wszystkich, niezależnie od tego, na Czarnogóra, której on nie będzie bronił. Niezależnie od tego, czy wywiązują się, czy nie wywiązują się ze zobowiązań wobec traktatu. To jest niekorzystny dla NATO jednoznacznie. To są tylko słowa, ale to są słowa, które są rujnujące dla NATO. Adam, chcesz jeszcze się odnieść?
Ja myślę, że po prostu Trump jest w stanie, i to dotyczy zresztą w ogóle polityki amerykańskiej, że ona ma taki charakter polityki imperialnej, to znaczy wewnętrzne rozgrywki Amerykanów mają często priorytet nad sprawami zagranicznymi. A więc oni dla... I to było widać wielokrotnie także w przypadku konfliktu ukraińskiego, kiedy wypuszczali przecieki szkodliwe dla Ukraińców albo szkodliwe dla sojuszników, do prasy, dla sojuszników z NATO, tylko po to, żeby uzyskać parę punktów w swojej wewnętrznej polityce. Także myślę, że nasi politycy dobrze by zrobili, gdyby tą dynamikę rozumieli, tak? I wiedzieli, w którym momencie można na Trumpa liczyć, ponieważ jemu się to będzie opłacało w wewnętrznej polityce amerykańskiej, a w którym momencie nie. I wtedy ona będzie miała, to znaczy to, co on może ugrać w Ameryce, absolutny priorytet. Niezależnie od tego, czy lubi Dudę, czy go nie lubi, czy Duda mu gratulował wcześniej, czy mu gratulował później, prawda, takie, to nie ma znaczenia. To, drodzy Państwo, słuchajcie, kiedy wspomniałaś nasze podwórko, to chciałem teraz z impetem cały na biało wejść na to podwórko. Jak wiecie, marszałek Hołownia przełożył debatę o aborcji po pierwszej turze, argumentując, że nie chce podnosić temperatury kampanii wyborczej i powiedział, trzeba spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro nie wprowadzić więcej zła. I na to Anna Maria Żukowska, czołowa polityczka lewicy, prosto i szczerze, wypierdala jest tym spokojem, Szymon Hołownia. Chciałem się zapytać, czy to jest po prostu efekt paniki lekkiej po tym, jak Donald Tusk wystawił lewicę, miały być wspólne listy, nie ma wspólnych list i lewica teraz walczy, jak rozumiem, o przetrwanie znaczy może nie przetrwanie, ale nieprzygotowana na to, co ją spotkało, to znaczy idzie milić w bloku, idą sami. Czy mamy do czynienia z czymś większym i poważniejszym? Znaczy, aborcja w Polsce zawsze była poważnym tematem, więc ja, broń Boże, tutaj nie lekceważę. Tylko mi chodzi o to, czy to, co się teraz dzieje, to jest teatr polityczny na użytek wyborców, czy jest... Adam. Nie, to jest oczywiście temat, tak jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi i przyjaciółkami z lewicy, no to jest temat absolutnie strategicznym, symbolicznym znaczeniu tożsamościowym. A symbolicznym dlatego, że oznacza powrót do europejskich standardów w sprawie zdrowia reprodukcyjnego kobiet, że oznacza symboliczną odklejenie się państwa polskiego od kościoła katolickiego, dotrzymanie obietnicy złożonej uroczyście nie tylko przez lewicę, ale także przez resztę koalicji przed wyborami. A więc i to w odróżnieniu od różnych drobnych obietnic, które zostały niespełnione, no to jest coś, co jest niesłychanie widoczne, prawda? Był wielki czarny protest, obiecywano i teraz nagle się okazuje, że trzeba znowu poczekać, prawda? Zwłaszcza, że jak pamiętamy polską historię polskiej polityki, no to zawsze mówiono kobietom, że są ważniejsze sprawy od ich praw reprodukcyjnych. Prawda? To przy różnych okazjach, to się przy okazji referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej na przykład, to się okazywało. Więc z punktu widzenia, jeżeli pytasz o emocje, no to nie jest kwestia kalkulacji. Na zasadzie będziemy grali ten temat, ponieważ on nas utrzyma, jakoś pozwoli nam odzyskać 2-3 stracone punkty procentowe w poparciu, tylko to jest temat, który jest super kluczowy emocjonalnie. I myślę, że Koalicja Demokratyczna dużo straci, jak patrzę na sondaże, pokazujące jednak przytłaczające poparcie dla tego postulatu w elektoracie koalicji właśnie. I nawet w elektoracie Hołowni. I nawet w elektoracie Hołowni, więc to opóźnianie wydaje mi się kompletnie nieracjonalne z punktu widzenia utrzymania tego poparcia, które koalicja ma, a które będzie się zużywało, no bo normalnie władza się zużywa, prawda, zawsze. Uważam, że jest to duży błąd. Ja zupełnie inaczej to widzę. Ja to czytam jednak bardzo politycznie i bardzo wyborczo. I dokładnie tak, jak powiedziałeś na początku, czyli przecież Lewica zgłosiła te swoje projekty na samym początku, a na pierwszym posiedzeniu Sejmu w ogóle. Swoje dwa projekty, jeden depenalizacyjny, drugi liberalizujący prawo aborcyjne. No i one gdzieś tam sobie w uśmiechniętej zamrażarce marszałka Hołowni spoczywały. I jakoś Lewica tak złożyła i... Nie było głośno o tych projektach. Głośno się zrobiło, awantura się zrobiła, emocje zaczęły buzować wtedy, kiedy jesteśmy przed wyborami, kiedy koalicji na wybory samorządowe Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nie ma, kiedy Lewica
poczuła się wystrychnięta na dudka, bo dowiedziała się o tym z mediów. I kiedy Donald Tusk, mówiąc brzydko, trochę ich oszukał. Więc jakby jedynym tematem, który dzisiaj może pomóc zaistnieć lewicy na dobre w tej kampanii wyborczej, jakoś się odróżnić od całej reszty też współkoalicjantów, jest ta nieszczęsna aborcja. Więc to jest temat, który dzisiaj grzeje, jest emocjonalnie rozgrywany. Nie wiem tylko, czy akurat wybory samorządowe to są dobre wybory do podnoszenia tego typu tematów, czy to kogokolwiek interesuje. Ja tydzień temu byłam na kongresie samorządowym we Wrocławiu i proszę mi wierzyć, jakby rozmawialiśmy o funduszach europejskich, o komunikacji, o decentralizacji, o relacjach władzy centralnej z jednostkami samorządu. No o aborcji nie było przez kilka godzin tego kongresu ani słowa. Znaczy to nie jest temat na wybory samorządowe, więc moim zdaniem jakby rozumiem kalkulację lewicy, że to jest jakaś walka o tożsamość i o to, żeby w ogóle jakkolwiek się przebić do opinii publicznej, ale wydaje mi się, że na tym poziomie samorządowym nie przyniesie to jakichś wielkich efektów, ale wydaje mi się, że też za tym stoi jeszcze głębsza kalkulacja Włodzimierza Czarzastego, że jakby on zrozumiał, że bycie koalicjantem prymusem, który się tak nie naraża Donaldowi Tuskowi, który się tak na wszystko zgadza, który rezygnuje z poszczególnych swoich jakichś tam postulatów, nie przyniosło mu nic dobrego, więc teraz jakby mówi, no to, to teraz przyjmuję zupełnie inną taktykę, będę krytykował za wszystko, będzie mnie słychać, przecież mieliśmy już też krytykę ze strony lewicy padającą, jeśli chodzi, nie, to było ze strony Trzeciej Drogi, o składkę zdrowotną. To będzie za chwilę też temat, który będzie gdzieś tam rozgrzewał emocje i też będzie między koalicjantami buzował. Więc tych napięć, wydaje mi się, że ten worek się powoli rozwiązuje z tymi napięciami, które gdzieś tam wcześniej były spychane pod dywan i to przed nami. Ktoś coś? To znaczy nie o te wybory chodzi, wydaje mi się. Nie o samorządowe. Najpierw dykteryjka, bo 25 lat temu w Dzienniku Polskim Wojtek Czuchnowski, który był wtedy twardym prawicowcem, napisał tekst... Jest wyborczy, nie jest twardym, nie jest twardym prawicowcem. Tak. Napisał wtedy tekst na dokumentach z IPN-u o czymś, co się nazywało Sprawa Obiektowa Urna 89, czyli o tym, jak Służba Bezpieczeństwa miała ingerować w kwestie wyborów w 89 roku w czerwcu. I był dokument wice Kiszczaka do wszystkich szefów tam wojewódzkich urzędów, żeby agenturę wysyłać na spotkania kandydatów solidarnościowych, żeby ich pytać o aborcję. Znaczy, wydaje mi się, że to czy już władza inna, ale sposoby te same. I tutaj chodzi, znaczy coraz częściej słyszę o scenariuszu, no, pan profesor może potwierdzić, czy to jest prawdopodobne, że w druga tura wyborów prezydenckich to będzie Hołownia versus ktoś z Platformy i że z jednej strony, znaczy, że to jest ta walka, to jest ta walka. I tu próbuje się ustawiać Hołownia pod jakiś rodzaj wyborców pisowskich, a z drugiej strony Donald Tusk też próbuje doprowadzić do maksymalnej radykalizacji. No, tyle. Ja myślę, że to jest przede wszystkim, trzeba brać pod uwagę realne nastroje społeczne. W 89 roku, jeżeli prześledzimy to, jak się zmieniało akceptacja Polek i Polaków dla przerywania ciąży, no to ona była relatywnie wysoka pod koniec w roku 89. Potem bardzo wyraźnie spadła. Najniższy punkt z tego, co rekonstruuję z pamięci, ale wydaje mi się, że była w okolicach 2005 roku mniej więcej, pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II. Prawda? Tak się mniej więcej. I ona potem wraca. I teraz, jeżeli popatrzymy na zmiany w tych postawach, i to oczywiście trochę zależy od tego, jak się zada ludziom pytanie, ale generalnie ten trend jest niesłychanie widoczny. A więc mamy do czynienia z zupełnie innym społeczeństwem niż tym, które było społeczeństwo polskie jeszcze 10 lat temu czy 15 pod tym względem. I ja rozumiem kalkulację Hołowni, który pewnie chce być bardziej akceptowalny w drugiej, jako kandydat w drugiej turze, no, ale wyborów prezydenckich, ale nie można lekceważyć sympatii i takich no, kluczowych, bo to jest problem, który jest dla wielu ludzi zrozumiały, tak? Nawet jeżeli ich osobiście nie dotyczy. Więc nie można lekceważyć kluczowych emocji swojego elektoratu. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten błąd, że z perspektywy jakiejś kalkulacji politycznej, takiej słusznej, może niesłusznej, może racjonalnej, może nieracjonalnej, okej, to już jest, możemy się dospierać, no, ale jednak lekceważy się podstawowe emocje. I chciałbym też przypomnieć, że jak dzisiaj czytam o raportach socjologów, czy takim panelu socjologów, które analizuje rządy PiSu i politykę PiSu, prawda? Dzisiaj mamy to w gazetach. PiSowski panel socjologiczny, który analizuje, co mogło pójść
co poszło źle, co mogło, można było zrobić lepiej, no to sprawa rozegrania przez PiS aborcji należy, zresztą także w ocenie samego prezesa Kaczyńskiego, chyba mówił o tym, prawda? To że jest jasne, to widać na wszystkich wykresach po prostu, jak spadło, to się nie podniosło. Nie wróciło. No więc obawiam się powtórki, tylko w innym wydaniu, to znaczy w wykonaniu uśmiechniętym tym razem, tak? Może. Ale pamiętajcie jeszcze tylko, że w trzeciej drodze jakby jest marszałek Hołownia oczywiście, ale jest też PSL, który tutaj jakby ma bardzo ważną rolę do odegrania i które, dla którego wybory samorządowe są bardzo ważne i temat aborcji jest im bardzo w tych wyborach niepotrzebny i tutaj naciski też są duże. Znaczy mnie się wydaje, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tak jak wspomniałem wcześniej, znaczy z badań wynika, że większość elektoratu Polski 2050 czy Hołowni jest za liberalizacją prawa aborcyjnego z prawem do 12 tygodnia. Sam pamiętam z obserwacji tak zwanych terenowych, jak był strajk kobiet, protesty jesieni 20 roku, oglądałem je z perspektywy małomiasteczkowej, wszędzie dominowali ludzie Hołowni, nawet nie Platformy, nie Lewicy. Znaczy w takich miasteczkach właśnie, gdzie ja to oglądałem, Mrągowo, Kętrzyn, Reszel, czyli między 5 a 20 parę tysięcy ludzi. I tam dominowali 20-latkowie z szyldami Hołowni. W związku z czym, ja tu odpowiadam trochę Marcinowi Kędrynie, znaczy świadomość przyznawana nawet, jak wspomniał Adam, przez polityków PiSu, że przegrana 15 października zaczęła się od ataku na aborcję, znaczy w tej wersji, jaką było, że energia wywołana wtedy jesienią 20 roku doprowadziła do tego, co się stało. Jeden z powodów. Kręcisz głową, ale tego się nie da lekceważyć. Teraz mi chodzi o to, tak czysto emocjonalnie, no poczucie rozczarowania tych ludzi, którzy są bazą, wiesz, dzisiaj obozu rządowego, którzy mają poczucie, że znowu i się robi nie powiem w co. Jest, nie wiem ile z tych wyborców nie Tuska. No, ile osób zagłosowało w referendum? 10 milionów, nie? No to jest do zagospodarowania te 10 milionów i może być tak, że mamy rok czasu. No, Hołownia może... Teraz o Hołowni zagospodarowania. Tak. Hołownia może tłumaczyć, że potem, proszę bardzo, starałem się, ale już czasy takie, musimy to zmienić, musimy to zrobić. Znaczy, że to jest ruch, który daje mu szansę na pozyskanie, na szukanie tam jakichś przyczółków po drugiej stronie. Dobrze. To słuchajcie, to ja chciałem... Kamila użyła tego określenia odwrócenie ról. Mam wrażenie takiego surrealizmu dzień w dzień, jak patrzę na różne rzeczy i nie wiem, taki efekt zwierciadła. Ale szczególnie silny miałem w trakcie, a raczej po zamieszkach w Warszawie, po proteście rolników. I teraz jedna sprawa to jest protest rolników, zamieszki i ich przyczyny. Ale ci, co mówili murem za mundurem, teraz mówią o brutalności policji. Ci, co mówili o brutalności policji, jeszcze nie mówią murem za mundurem, ale dajcie mi jeszcze dwie zadymy i będzie murem za mundurem. Wszystko się odwraca i co wtedy gazowana była dzisiejsza pani minister Nowacka, teraz jest gazowany Mentzen, wtedy był gazowany Sienkiewicz, teraz ktoś inny. Nie przesądzam, starałem się, jeszcze przed programem wnikliwie czytałem, nie byłem pod Sejmem, starałem się przeczytać wszystkie możliwe dostępne relacje, co tam się w zasadzie stało. I tak naprawdę w zasadzie są argumenty na każdą argumentację. I na prowokatorów, i na brutalność policji. Co ciekawe, czytałem szczególnie relacje w Onecie, który trudno podejrzewać o sprzyjanie PiS-owi. Z relacji reporterskiej tam wynikało, że tam jednak policja dała nieźle, znaczy krótko mówiąc, że sprowokowała przynajmniej część tego, co się działo pod Sejmem, spychając, no klasyczna sytuacja na demonstracji, kiedy się pcha i zgniata się ludzi do sytuacji niemożliwej, że musi nastąpić reakcja. Ale chodzi mi więc od końca, to chciałem was zapytać o to odwrócenie ról, trzymając się tego przykładu, czyli tego, co się działo pod Sejmem. Możemy się cofnąć w ogóle do protestów rolników i pójść w którąkolwiek stronę. To może skoro ty wprowadziłaś termin odwrócenia ról, to voilà. Ja tylko powiem o tej konfrontacji jeszcze słowo, bo ja rozmawiałam z rolnikami i oni mówili, że to było bardzo widoczne inne nastawienie policji, kiedy przyjeżdżali na ten protest niż na ten wcześniejszy. Tak. Że jakby oni widzieli, że od razu, że ci policjanci są inaczej ubrani, że są w kaskach, że są w tym pełnym rynsztunku, że są jakimiś pałkami, że czuć było w powietrzu, że to będzie inny protest niż ten poprzedni, który był zupełnie pokojowy. I mają tutaj duży żal do rządu Donalda Tuska i tak jak mi jeden z tych rolników powiedział, do tej pory to były protesty antyeuropejskie, bo tam był Zielony Ład głównie, sprawa ukraińska też jakby główna pretensja była do Komisji Europejskiej, nie do polskich władz.
po tej zadymie i po tym, jak policja nas potraktowała, to już następne protesty będą protestami antyrządowymi i do tego jakby rząd doprowadził. Więc zobaczymy, czy tak będzie i czy te emocje rzeczywiście pójdą w tym kierunku. Wydaje mi się, że rząd generalnie ma duży problem z tymi rolnikami. Te zadymy i to wszystko, co się wokół tych protestów rolniczych dzieje, wynika z pewnej takiej trochę bezradności i bezsilności. Ja mam taką tezę na własny użytek, że paradoksalnie PiS był w lepszej sytuacji, bo wprowadził sobie jednostronne embargo, nie oglądając się na protesty Komisji Europejskiej. I ja pamiętam, wtedy rozmawiałam z jednym z ważnych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Pytam, no ale jak? Zaraz będzie znowu jakieś skargi, jakieś kary, jakaś kolejna awantura z tą Brukselą. Po co wam to? Jakby nie boicie się tego wszystkiego? On mówi, no ale co nam ta Bruksela zrobi? Co? KPO nam zablokuje? I się tak po prostu kpiąco śmiał, kiedy wiadomo było już, że te pieniądze z KPO przed wyborami i tak się nie pojawią. Więc Donald Tusk jakby przyszedł z zupełnie innym bagażem politycznym, jakby jako ten, który poprawi te relacje z Brukselą, który ma świetne relacje z Brukselą, który nie chce ich narażać tak od razu przynajmniej. Więc jakby, no jakie on ma pole manewru? No on zgadza się z postulatami rolników, mówi im to, że rozumie, że ta żywność z Ukrainy, że rozumie, że Zielony Ład, że to wszystko jakby ich postulaty są słuszne, no ale Bruksela ma swoje, on może rozmawiać, negocjować, a rolnicy to jest taka specyficzna grupa, bardzo pragmatyczna, której nie da się tak nawijać makaronu na uszy, że się przyjdzie, porozmawia, coś tam powie, że może kiedyś, może będziemy negocjować, tylko oni chcą konkretów tu i teraz. I wydaje mi się, że ten rząd ma po prostu, jakby to jest problem, który, kwadratura koła, jakby ciężko jest to szybko rozwiązać, rolnicy domagają się szybkich rozwiązań, szybkie rozwiązania nie są możliwe, Donald Tusk ma swoje też polityczne kalkulacje w tym wszystkim i międzynarodowe i także na krajowym podwórku, więc tutaj to zwarcie jest absolutnie nieuniknione i jakby ja się spodziewam, że te protesty tak szybko nie znikną. I do tego rząd ma tą samą policję, która przecież nie zmieniła się w ciągu jednej doby czy dwóch po zmianie władzy. To jest ciągle ta sama formacja, która ma swoje nawyki, ma swoje obyczaje, ma swoje jakieś tam przyzwyczajenia z przeszłości. Ale chciałem wam zadać trochę przewrotnie pytanie dotyczące tego właśnie, jak policja reaguje na protesty, bo te manifestacje rolników, one nie odbywają się tylko w Warszawie. One miały miejsce w Brukseli, w Paryżu, w wielu miastach europejskich i szczerze mówiąc, ja nie mam wrażenia, żeby ta polska policja jakoś na tle swoich europejskich odpowiedników odbiegała od normy europejskiej. No może z tyluwa samych rolników trochę odbiega, bo na przykład w Brukseli zabawne było to, że z traktorów puszczali doktora Dre i Snoop Doggy Dogga, tą piosenkę Steel, taką w tym filmie. No, a przepraszam, u nas hymnem protestów stał się Szpaku, czyli polski hip-hop. Nie, serio, jak to usłyszałem, z traktorów leci kawałek Plaster, co polecam, rewelacja. Więc Szpaku, wiesz, tam doktor Dre, my mamy kolegę Szpaku. Ale co do zasady, no tak jak mówiłem, nie mam wrażenia, żeby polska policja zachowywała się jakoś radykalnie gorzej niż odpowiednicy europejscy, chociaż no jasne, z punktu widzenia demonstrujących nigdy nie jest dobrze, jak są rzucane kamienie, czy wystrzeliwane jest amunicja z broni gładkolufowej. No to jest... Ale wiesz, ale co innego jest trochę jednak zabezpieczać demonstrację, a co innego prowokować. Znaczy pytanie jakby, czy tutaj dochodziło do rzeczywistych prowokacji, żeby zrobić, no bo to jakby ta teoria, która mówi, że chodziło o to, żeby zrobić z tych rolników jakichś awanturników, żeby zohydzić ich i odebrać im sympatię społeczną. Ale jest też druga teoria, dodam, że były prowokacje jakby z drugiej strony żeby oczywiście zrobić z władzy zamordystów pałujących. Oczywiście, ale my nie jesteśmy też w stanie tego jakby rozsądzić, no bo filmiki są i takie, że policjanci rzucają kamieniami i takie, że rolnicy zachowują się nie tak, nie jak masz powinni, tego nałożonego na oś oczywiście czasu. Nie widzimy tego, kto zaczął. Nie widzimy tego pierwszego momentu, w którym ktoś rzucił kamieniem czy strzelił z broni gładkolufowej. Także to jest na tym etapie rzeczywiście nie do rozstrzygnięcia, a obie strony mają okazję do tego, żeby po prostu stworzyć własne narracje, które są dokładnie w tym samym zakresie przydatne. I też mamy masowe poparcie dla rolników społeczne. I to widać w Okopres, z którym pracuję, zrobiliśmy sondaż. Z tego sondażu Ipsos robił dla Okopres sondaż. Z tego sondażu wynikło, że ponad 70% Polek i Polaków popiera ten protest. No i to znowu jest taka emocja, z którą rządzący muszą się liczyć. Tak? Znaczy podejrzewam, że premier ma na biurku podobne badania, a miał je już wcześniej. I to również jest pytanie, ile jest w stanie poparcia politycznego poświęcić, żeby no, nie ustępując tym, przynajmniej w części tym postulatom, nie gasząc tego protestu. Bo jest oczywiste, że jeżeli te protesty będą się przedłużały, to rządzący będą tracić.
I to jest, no, rozumiem, że to jest z punktu widzenia takiej politycznej kalkulacji, no to tu jest taki wybór, jest trochę na stole, prawda? Tak? Albo nie można ustąpić rolnikom, gdyż Bruksela, gdyż jakieś inne kalkulacje, ale jeżeli się ich nie ustępuje, będzie się samemu traciło poparcie i władza będzie słaba. A więc to jest trudna bardzo decyzja. Ciekaw jestem, jak rządzący z niej wybrną. To, co było też dla mnie ciekawe, to jest to, jak czytam teraz powrót różnych takich stereotypów dotyczących rolnika i w ogóle chłopa polskiego, prawda? Właśnie, że jest pazerny, że nie rozumie, co to jest dobro wspólne, że on nie chce poświęcić swojego interesu w imię jakiegoś dobra wspólnego, czyli dobra nas wszystkich, tylko jest tak o sobie, prawda? To są wszystko takie bardzo stare stereotypy dotyczące tego, jak się nieprawdziwe zresztą, jak bardzo często stereotypy, prawda? Bo jakoś uwarunkowane historycznie, które teraz wracają. I są, oczywiście widzę je w tych mediach, które są takie właśnie liberalne, prodemokratyczne i tak dalej. Jakby tutaj bez żadnego zażenowania takie rzeczy są pojadane. To ja chciałem tylko powiedzieć, już daję Marcin głos. Zachwalałem wcześniej autora Parafianowicza. Muszę, bo właśnie a propos Adama Leszczyńskiego, autor świetnej książki, wielu świetnych książek, Ludowa historia Polski, ale mniej znana, Obrońcy pańszczyzny. Polecam serdecznie, ponieważ czyta się to nieprawdopodobnie. No, bo dzisiaj w sumie każdy, bez względu na to, czy jest prawicowcem, lewicowcem, no pańszczyzna, dobrze, że się skończyła, prawda? A tymczasem, tutaj profesor Leszczyński pozbierał różne argumentacje z czasów likwidacji pańszczyzny, gdzie argumentowano i sprzed, dlaczego pańszczyzna jest dobra, dlaczego nie należy zlikwidować pańszczyzny. To jest to fantastyczna lektura, także polecam serdecznie. Albo jeszcze nie teraz, naród nie dojrzał do zniesienia. Tak, 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 tak. Znieśmy kiedyś w przyszłości, ale teraz Polacy jeszcze tak. Nie dojrzeli. Świetna, świetna rzecz. Nie mam tu układki, ale łatwo znajdziecie Leszczyński, Obrońcy pańszczyzny, Marcin Kedryna, Obrońca pańszczyzny. No, nie, no wręcz przeciwnie, bo to jak się człowiek wyniesie na wieś, ja się wyniosłem no, realnie 3-4 lata temu, no, takie zdziwienie, że mój sąsiad, pan Zgirski, którego pozdrawiam, znaczy jestem w stanie, spotykając go, kiedy on wraca z pola, przeprowadzić dużo ważniejszą rozmowę, znaczy dotyczącą jakby systemowo ustrojowych rzeczy polskich, niż z kolegami, z którymi piję w Krakenie w Warszawie, bo oni w ogóle, to są rzeczy, których w ogóle nie dotykają. Pan Zgirski stara się, znaczy rozumie, jak działa państwo, co nie jest takie popularne w Polsce. No i no być może właśnie wychodzi ze mnie taki poprzedni zwolennik, że przez całe życie byłem zwolennikiem pańszczyzny, bo się teraz dziwię, że coś takiego się dzieje. A tak być może było przez cały czas. A wracając jakby do pierwszego pytania, tego odwrócenia, ja przez cały czas jestem murem za mundurem i uważam, że zawsze będę w takich sytuacjach popierał policję, a niekoniecznie może, znaczy zakładam, że odpowiedzialność za to, co się tam dzieje, spoczywa na ministrze nadzorującym, czyli w tym przypadku na Marcinie Kierwińskim. Niepopularna postawa na stadionie, powiem ci. Rzadko bywam. Nie, no ja pamiętam taką historię, jak jeszcze prowadząc ONGiS program i to była pierwsza odsłona kryzysu na granicy białoruskiej. I ja powiedziałem wtedy na swoje nieszczęście, że jestem pewien, że jeżeli któregoś dnia premierem zostanie Donald Tusk, będzie prowadził tą samą politykę, ponieważ jako polityk, były premier, przyszły premier, nie ma innej opcji, no po prostu to jest obowiązek premiera rządu. Ilość szamba, które mi się wtedy na łeb wylało, że przecież Donald Tusk jest święty i będzie otwierał granice i przyjmował wszystkich i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, była wręcz nieprawdopodobna. Więc mówię tak sarkastycznie, ale nie sarkastycznie, patrząc dzisiaj na zdziwienie, jakby, że jest akurat na przykład w tej dziedzinie kontynuacja polityki. No niby jak miało być? Znaczy, przecież musi być kontynuacja. No tak, miał porzucić MSW, miał porzucić resort, no to jest w zasadzie rzeczywiście niewyobrażalne wręcz. Słuchajcie, to powoli, to chciałbym jeszcze wybory samorządowe czy Pegasus? Ale to, znaczy, to ja mogę od razu do wyborów samorządowych połączyć wątek z rolniczy, więc nam się idealnie to mam wrażenie, nie wybrzmiało, że jeśli chodzi o te kwestie protestów rolniczych, to bardziej nawet niż problem dla Donalda Tuska jest problem dzisiaj dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy tam, oni tam w tym PSL-u są. Kosiniak-Kamysz. Taki minister, wicepremier, obrony narodowej.
Ale rzeczywiście, jakby trochę niewidoczny jest. To też jakby potwierdza tę tezę, że generalnie PSL ma problem z protestami rolników, bo za bardzo... Generalnie chciałby być po stronie rolników, no ale nie do końca może, bo jest jednak w rządzie, więc musi trzymać linię rządu i oni mają świadomość tego, że jeśli ktokolwiek koszty polityczne szybko poniesie tych protestów rolniczych, to będzie PSL w wyborach samorządowych. Jakby zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, czy to być może odłoży się w czasie do wyborów europejskich, bo to też nie jest powiedziane wcale. Ale rzeczywiście, jeśli te protesty, mówię, rolników komuś zaszkodzą, to najpewniej PSL-owi, więc Donald Tusk tutaj te koszty polityczne ma trochę odłożone w czasie, ale PSL może je odczuć już tu i teraz. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że to obóz demokratyczny, czy koalicja rządząca, jak wolimy ją nazywać, w zależności od tego, co myślimy, wygrał wybory w ostatniej jesieni dzięki bezprecedensowej mobilizacji. Tak. I ta mobilizacja nie jest czymś, co jest dane wiecznie, prawda? To nie jest coś, co wystarczy postraszyć Kaczyńskim po raz kolejny i będzie po prostu ludzie zawsze będą już chodzić. Trzeba bardzo dbać o poparcie jego emocji, jego interesy, swojego własnego elektoratu. I tutaj rolnicy jako ten taki super pragmatyczny jednak element, bo dość kluczowe rzeczy trzeba im po prostu dać, jeżeli chcemy mieć ich poparcie. I to zresztą też ma długą historię, mogę dodać, w tym sensie, że wsi polskiej obiecywano w historii przez stulecia, bo to jest znacznie starsze niż ten rząd, niż nie wiem, Polska Ludowa. To jest to bardzo głęboko jak gdyby w takiej postawie, że obiecywano ludziom na wsi bardzo wiele rzeczy od bardzo dawna i prawie nigdy oni byli przyzwyczajeni, wychowani, że zawsze władza, jeżeli się interesuje chłopem, to głównie po to, żeby mu zabrać coś. A więc oni są przyzwyczajeni do takiej super konkretnej polityki. Prawda? Dajcie, mamy realne potrzeby, niepiękne słowa. No i to jest zadanie dla rządzących, jeżeli chcą utrzymać swoje poparcie w wyborach samorządowych. To kluczowe. No, bo oczywiście Warszawa zagłosuje zawsze za Platformą. Pewnie jeszcze parę dużych miast też, chociaż część ludzi może pewnie zostać w domu. Jeżeli na przykład kwestia aborcji, która oczywiście nie jest kwestią samorządową, no, ale jakoś rzutuje na poparcie dla tego całego nowego ładu, prawda? Nowego układu rządzącego. Więc to nie jest kwestia samorządowa, ale jeżeli ich nie lubię z dowolnych powodów, no to mogę, mogę mieć mniejszą motywację, żeby pójść, prawda? Niekoniecznie zagłosować na PiS, ale żeby pójść na wybory. Więc no tu to jest coś, co trzeba załatwić przed wyborami, moim zdaniem. No, w sensie ten czas, zegar tyka bardzo mało czasu, krótka bomba. Mało czasu. Ale znaczy, bo w Warszawie się głosując w wyborach samorządowych ratuje Polskę przed Kaczyńskim, ale jak się z Warszawy już wyjedzie, to się wybiera ludzi, którzy mogą realnie zarządzać tą małą ojczyzną. Co wydaje mi się, że te wybory mogą być pierwsze, które nie będą, znaczy, że akurat podział PiS-PO będzie tam pozostawiony zupełnie, że tam mogą się pojawić ludzie, którzy są całkowicie spoza tej układanki. No, przecież w Krakowie... Ja mam wrażenie takie, że jednak to Kosiniak-Kamysz chyba powiedział, że to będzie druga tura wyborów 15 października. Okej, można polemizować, ale mam wrażenie, przynajmniej jeśli chodzi o kampanię Koalicji Obywatelskiej, no to jest trochę kampania na, cudzysłów, uwaga, drżnięcie watahy. To znaczy, żeby wypchnąć PiS z jak naj... ewentualnie im Podkarpacie zostawić, wtedy będzie można wywalić wszystkich... No ale to sejmiki, jak rozumiem, a poza tym są prezydenci miast. No, to no właśnie. W Krakowie przecież na pierwszym miejscu sondaży jest kandydat pozapartyjny, że... Tam się dzieją fascynujące rzeczy. Ja ostatnio byłem na spotkaniu autorskim Wino w Wrocławiu i tam jest taka grupa rozłamowców od Brejzy, która wprost mówi o tym, że nie da się prowadzić kampanii już w wyborczej Wino w Wrocławiu, mówiąc tylko o Pegazusie, bo to jest stolica, tak jakby całej afery. Stolica Pegazusa. Wyobrażacie sobie na wjeździe do Inowrocławia. Inowroco. No dokładnie. I to jest sytuacja, w której no, oni mówią bardzo wyraźnie, no, od iluś lat mówimy tylko o jednym temacie. Ludzie przychodzą do nas, mówią nam o tym, że tu jest droga niewyremontowana, a tam jest do załatwienia taki, a nie inny problem. No i ta grupa separatystów od Brejzy, tak nazwijmy to umownie, buduje swój nowy projekt, czując jakąś tam lokalną emocję społeczną, która jest odległa od tego, o czym tutaj w Warszawie
Warszawie często dyskutujemy. Także to jest, sejmiki to jest w insza inszość, no, jak mówił klasyk, a taka debata lokalna wokół właśnie stanowisk prezydenckich to jest, no, to jest zupełnie inny temat. No, w sejmikach bój idzie o to, żeby pokazać, kto jednak jest wyżej. Znaczy, czy będzie miała lepszy wynik Koalicja Obywatelska, czy PiS. No, jakby to jest jakaś tam symbolika w tym wyścigu, kto ta będzie miał 2 czy 3 punkty procentowe więcej, kto ogłosi zwycięstwo. Dla PiSu pewnie będzie to jakiś taki oddech, jeśli okaże się, że PiS będzie na tym pierwszym miejscu. Będą mogli to sprzedawać jako sukces, nawet jeśli te sejmiki potracą, bo prawdopodobnie większość z nich stracą, bo tam koalicję będzie im trudno zawrzeć, ale będzie to jakiś taki punkt odbicia przed wyborami europejskimi i pewnie na to dziś liczą, ale ja się absolutnie zgadzam z tym, że emocje są gdzie indziej, zresztą to nie tylko w samorządach. W ogóle mam wrażenie, że często to, o czym żyje banieczka nasza polityczna, Twitter, politycy, my dziennikarze, ma się nijak do tego, czym żyją ludzie gdzieś tam, jak się gdzieś wyjedzie poza Warszawę, więc to jest jakby szerszy problem tej naszej banieczkowatości. To ja tutaj tak zawijając ładnie kółeczko, właśnie dlatego zacząłem też od tej wojny, bo szczerze mówiąc w takich rozmowach moich pozabanieczkowych, no to temat, znaczy nie to, żebym się cieszył z tego powodu, ale temat numer jeden to jest wojna i okolice. Znaczy. Nie Pegasus. Co? Nie Pegasus. Wojna o Pegasus. No właśnie, no właśnie. Nie, wojna w tym sensie właśnie, bo dzieci, bo, oczywiście, bo co będzie, bo wschód, bo wiesz. Kiedy ja słyszę, że wszyscy żyją komisjami śledczymi, że to już będzie jakby ten kamyczek, który po prostu już po tym się PiS nie podniesie, że to już w ogóle polityka się zmieni, przewróci do góry nogami, bo komisję śledczą. Mówię, kurczę, okej, no może te pierwsze posiedzenia kogoś tam jeszcze interesowały, ale kto dzisiaj żyje komisjami śledczymi? Ja mam wrażenie, że to nikogo nie interesuje. To jest takie trochę jednak odklejenie tych polityków od rzeczywistości i no, ja powtarzam często, że zawsze najgorzej, jak polityk wierzy we własną propagandę, a u nas mam wrażenie, w naszej polskiej rzeczywistości to się bardzo często zdarza. To słuchajcie, to chciałem was poprosić o przyjemną część, czyli może od Zbyszka zacznę. Rekomendacje książkowe, to mam prośbę, masz kamerę jedynkę, to pokaż do jedynki i powiedz, co to i dlaczego. To jest tak. Jeszcze chwileczkę, przytrzymaj. Jasne. O tam. Wory. Mark Galotti, Wory, tajemnice rosyjskiej supermafii. To jest w zasadzie klasyk, jeśli chodzi o... Mark Galotti jest klasykiem, jeśli chodzi o rozumienie Rosji. On definiuje, on ją zna w zasadzie od początku lat 90. tam pracuje, jest, patrzy na to, co tam się dzieje. A to jest książka w zasadzie o tym, jak działa świat przestępczy rosyjski, ale w powiązaniu z biznesem i z polityką. I w zasadzie bez przeczytania... Trudno jest zrozumieć rosyjską politykę bez przeczytania tej książki, bo ona przekłada te zasady mafijne, fienie, czyli gryfserę więzienną rosyjską, czy też popkulturę taką więzienną, czyli szanson w zasadzie, prawidłowo mówiąc, rosyjski na politykę. No, to w ogóle fienia i szanson są określane jako takie rosyjskie, taki jest stosunek Rosjan do tego tematu jak do porno. Wszyscy to jakby znają, oglądają, wiedzą o co chodzi, ale nikt się do tego nie przyznaje. W skrócie, bez Galottiego nie sposób zrozumieć w Rosji i w systemu politycznego rosyjskiego. A druga książka to jest praca Paula Magociego, wydana przez małe wydawnictwo z Rzeszowa, które mocno promuje Magociego, który jest bardzo ciekawym analitykiem, jeśli chodzi o Ukrainę i o Wschód. Wydawnictwo Libra. To jest w zasadzie bryk dla wszystkich tych... Bryczek, tak. To jest taki skrótowy opis tego, jak Ukraina swoją państwowość i tożsamość narodową budowała. To jest opracowanie dla Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w ogóle, tak swoją drogą, także też dość wartościowa wiedza. Dla wszystkich tych, którzy promują narracje rosyjskie o tym, że Ukraina jest jakimś niedopaństwem, że nigdy nie zaistniała, że nie ma tradycji związanych z państwowością czy z tożsamością narodową. I polecam to tak w kontekście właśnie ostatnich wystąpień Miedwiediewa, byłego prezydenta Rosji, który prezentował tą absurdalną mapę dotyczącą tego, jak mogłaby wyglądać Europa, gdyby się... Ta mapa, gdzie Polska tam zajmuje zachodnią Ukrainę. Także ta pozycja jest niezbędna dla zwolenników map takich, jakie prezentował Miedwiediew. Po raz pierwszy w trzecim śniadaniu książka pewna pojawi się po raz drugi, ponieważ już Patryk Słowik ją tutaj pokazywał, ale wtedy ty mi ją polecałeś, w związku z czym można drugi raz pokazać. Proszę do kamery dwójki. To jest dr Jacek Sokołowski, znany na Twitterze jako Easy Rider.
Ta książka wyszła na chwilę przed wyborami październikowymi. On tam napisał, dlaczego PiS wybory przegra. To bardzo ciekawa teoria, że wcześniej przez całe lata konflikt polski polityczny był pomiędzy beneficjentami a ofiarami transformacji. I Sokołowski stwierdził, że PiS tak dowartościował ofiary transformacji, że stały się, że mają teraz, są w lepszej sytuacji niż beneficjenci i są tak naprawdę nową klasą średnią. Więc nową polską klasą średnią są mieszkańcy wsi i małych miasteczek. To ja uwielbiam z człowiekiem rozmawiać właśnie, jak zdążę, to się w poniedziałek pojawi wywiad z nim w Polsce Times, podsumowujący wybory. Ale jak się nie pojawi, to nie zwalaj na mnie, że program się przeciągnie. Nie, no właśnie w ten sposób redaktorowi daję sygnał, że zaraz tak. Że PiS jest ofiarą własnego sukcesu. Bardzo pokaż dobry. Jeszcze, proszę cię, i powiedz, na czym polega z kolei tytuł, bo niektórym się może kojarzyć inaczej niż... I to zdjęcie jest fenomenalne. Zdjęcie tak, mojego byłego pracownika, ale zrobił to zanim był moim pracownikiem, czyli Kuby Szymczuka. On mówi o tym, on robi całą analizę 30-lecia, doprowadzając jakby do sytuacji takiej, że jesteśmy w momencie zmiany i tak naprawdę teraz się jakby będzie wykluwać Polska na nowo. I Kamila? Przepraszam bardzo, a jeszcze druga moja. A, chcesz pokazać? Ale od niej zaczęliśmy. Ale nie, bo jeszcze chciałem powiedzieć... Jeszcze raz parafianowić? Tak, właśnie tak. To jest dowód na to, że tej książki tu nie przyniosłem. Nie zachowałem się niestosownie. Tak. Chciałem powiedzieć, że trzy osoby ostatnio powiedziały mi, że to jest bardzo antypaństwowa książka, że ona pokazuje realne działania władzy, realne modele podejmowania decyzji. To bardzo źle, że takie rzeczy się pojawiły. No, załóżmy, że to dotyczyło poprzedniej władzy, więc ta nowa na pewno działa zupełnie inaczej, jest taka przecież wspaniała, wybitna i w ogóle. Ja mam tak, że do 202 strony uważam, że jest wybitna, po czym mam wrażenie, że skończył się główny informator i że już potem następni przestali być tak... bo jest taki sposób pisania o szeroko rozumianym Prawie i Sprawiedliwości, to jeszcze, jak on się nazywał, był taki w Newsweeku dziennik, Krzymowski. Michał. Tak, że politycy PiSu używają dziennikarzy do tego, żeby robić wewnętrzną politykę, więc w związku z tym, że dziennikarz nie jest w stanie za bardzo zweryfikować tego, co oni mu mówią, no to brak wiary robią to w ten sposób. Profesję. Swoją drogą, to są ścieżki dziennikarskie, bo Michał Krzymowski po odejściu z mediów razem z Wiplerem robili agencję PR-ową. Ale jesteś małej wiary, jeśli chodzi o dziennikarzy, że oni nie potrafią rozpoznawać, kiedy politycy nimi manipulują. Wydaje mi się, że to nie jest tak ze wszystkim. Wiele przeczytałem książek takich, które właśnie tak. Czy autor Parafianowicz chce się odnieść? No, przyjmuję to wszystko do wiadomości z pokorą, jako opinię czytelnika, który jest dla mnie najwyższym sędzią. Tak, Adam? Ja króciutko chciałbym polecić książkę, która właśnie wyszła. Nie przyniosłem jej, mam ją tylko w e-booku. Jest to książka profesora Michała Bilewicza, która się nazywa Traumaland. Nie jest to książka... Transnaród, Traumaland. Tak, i też jest o Polsce. Jak się można domyślić, Traumaland jest o Polsce. I Bilewicz tu jest bardzo wybitnym psychologiem społecznym. Pisze o znaczeniu historycznej traumy dla kształtowania postaw polskich. Takie są dobrze udokumentowane. Znaczy takie anegdotyczne, jak nie wiem, skłonność do narzekania, właśnie pewien pesymizm, ale także nieufność wobec państwa, która jest dobrze udokumentowana, nieufność wobec instytucji. I on pokazuje, w jaki sposób bardzo taki przejrzysty, bo to nie jest książka naukowa, to jest książka napisana z intencją dla zwykłego człowieka, nie naukowca. Bardzo dobrze zrobiona, bardzo jasny sposób pokazuje, jak działa przekazywanie historyczne traumy. I polecam, jest to super interesujące. Sprawdzę, bo mnie fascynuje akurat przekazywanie traum z pokolenia na pokolenie i strachów.
proszę, Kamila do dwójki. Dwie książeczki. Jedna to już jest książka, która wyszła jakiś czas temu, Andrzeja Kochuta, Ameryka, dom podzielony. Myślę, że w kontekście tych wyborów, które nas czekają w tym roku, jest to jakby dobre do odświeżenia sobie z tego, jak te podziały niżej społeczne, te podglebie społeczne amerykańskie oddziałuje na te podziały polityczne i jest to też lektura trochę pocieszająca, że nie tylko, szanowna pani, polaryzacja rozdaje karty na naszym polskim podwórku, ale na amerykańskim dzieje się to dokładnie tak samo, nawet może i bardziej, więc polecam. Andrzej Kochut jest bardzo fajnie o Ameryce opowiada i okazuje się, że pisze też fajnie. A druga książka jest trochę nieoczywista, bo tak sobie pomyślałam, że był Dzień Kobiet. Jest to książka druga, Anna Hazuka. To jest taka bardzo osobista opowieść i ja ją przyniosłam dlatego, bo obserwuję takie zjawisko w polskich mediach i w polskim internecie zwłaszcza dotyczące takiego deprecjonowania macierzyństwa, rodzicielstwa, pokazywania tego, że posiadanie dzieci to jest jakieś po prostu poświęcenie przeogromne, że kobieta musi zrezygnować ze wszystkiego, że po prostu nic dobrego już ją po tych dzieciach w życiu nie spotka. I ta książka jest takim plastrem na to właśnie myślenie, które mam wrażenie, bo z drugiej strony jednak ciągle mówimy o tym, że mamy kryzys demograficzny, że kobiety nie chcą rodzić dzieci i dlaczego tak się dzieje, a z drugiej strony mamy jakiś po prostu natłok takich tekstów pokazujących, jak to kobiety żałują tego, że to potomstwo posiadają. Ja uważam, że to jest bardzo szkodliwe i też fałszywe przekonanie. Anna Hazuka bardzo dobrze na swoim przykładzie, ona opowiada o tym, jak dojrzewała do tego macierzyństwa i jak to posiadanie dzieci rzeczywiście zmienia priorytety, zmienia życie, wywraca życie do góry nogami, ale otwiera też dużo nowych możliwości i daje dużo szans. I mówię, to jest fajna lektura dla kobiet, które mają dzieci, które borykają się z tymi frustracjami początków macierzyństwa, ale też dla tych kobiet, które zastanawiają się, czy chcą mieć dzieci, a także dla ich partnerów, mężów, żeby wiedzieli, z jakimi emocjami te kobiety i myślami muszą sobie radzić. To jest książka napisana też z perspektywy osoby wierzącej, więc te wątki religijne też się pojawiają, to tutaj na to uczulam. Bardzo warto, mówię, plaster na te wszystkie matczyne frustracje serdecznie chciałabym polecić. Dziękuję serdecznie, dziękuję wam wszystkim, dziękuję drodzy widzowie państwo i tylko przypominam, korzystaliśmy z gościny restauracji Oficyna w Pałacyku Rozalin pod Warszawą. Restauracja zaraz się otwiera, gdyby ktoś chciał, tylko sprawdzić, może czy są wolne miejsca, albo na spacer tutaj w okolicy. Dziękuję. Fajny park tu jest w ogóle. I do zobaczenia.